To była taka trochę trudniejsza matematycznie część mojego wykładu, ale chciałem ją zamieścić, dlatego że Państwo widzicie, no jak pięknie to się wszystko składa, że rzeczywiście te koncepcje geometrii różniczkowej, które są tworami naszego umysłu, no bo w końcu to myśmy jakoś wymyślili, jakoś bardzo pasują do opisu czegoś, co naprawdę istnieje i czym się posługujemy, prawda? Choćby ten mój telefonik, który dzwonił przed chwilą, to on wykorzystuje to wszystko i się okazuje, że pojęcie formy różniczkowej, no tutaj znakomicie się nadaje i to wszystko bardzo upraszcza. Można powiedzieć, że to jest, że przejście od tych równań w tej postaci do równania w tej postaci, to jest jakieś takie dalsze uproszczenie zapisu. Jak Maxwell zapisał równania Maxwella, to mu zajmowało chyba 2,5 strony druku. Dlatego, że on nawet nie znał takich rzeczy jak wektor, jak rotacja, takie sprawy. On po prostu pisał komponenty, prawda, to co my oznaczamy polem E, to on oznacza, już nie pamiętam, trzy sekwencje liter jakieś tam, E, F, G, mianowicie E1 to było E, E2 to było F, G. I były wszystkie możliwe pochodne E, F, G, po DX, DY, DZ i tak dalej, i czas. To było strasznie długie. No potem to chyba to zostało uproszczone do tej postaci, no jeszcze troszkę skomplikowanej, bo jeszcze było to mu 0, e 0. Potem przyszedł Einstein, który to zebrał jeszcze bardziej, no a potem się okazuje, że to jest po prostu wyraz czegoś takiego prostego, że pole elektromagnetyczne jest dwuformą, się mówi, zamkniętą, że jej różniczka zewnętrzna jest równa 0. No. Dobrze, a teraz zrobimy coś bardzo ważnego, mianowicie jak transformuje się pole elektromagnetyczne przy przejściu od jednego do drugiego układu współrzędnych. No więc, proszę Państwa, zrobimy to sobie tak, czyli F równa się minus D tau, no E1 DX1 plus D tau, nie, przepraszam, minus D tau D, ojej, przepraszam, E2 DX2 minus D tau E3 DX3, no i plus B, dobrze, to może już tutaj się ustalamy, że ja piszę wszystko w układzie. Teraz już te wzory zależą od tego, że ja je piszę w układzie lorentzowskim. W związku z tym zamiast tego B napiszę to B takie zwykłe, po prostu komponenty B1 DX2 DX3 plus B2 DX1, DX3, nie, co ja mówię, DX3, DX1 plus B3, DX1, DX2. No i teraz, proszę Państwa, dokonujemy transformacji Lorentza. No w kierunku jednej osi, dlatego że inaczej transformują się współrzędne prostopadłe do tego kierunku ruchu tego nowego obserwatora, a inaczej równoległe. No to, żeby to jakoś dobrze opisać, to po prostu sobie
dokonujemy, przechodzimy, chodzimy do układu poruszającego się. W kierunku na przykład pierwszej osi. To zawsze można wybrać tak układ współrzędnych, prawda, jak przechodzimy do układu poruszającego się ruchem jednostajnym, no to on wyróżnia tę oś, no zawsze można wybrać tak osie, żeby to była pierwsza oś, prawda? A wtedy x2 i x3 opisują te prostopadłe składowe, prawda? A x1 i b1 opisują składowe równoległe do tego ruchu tego obserwatora, prawda? W kierunku x1. No to jak wyglądają teraz nowe współrzędne? No to my już wiemy, mamy to opisane. Nowe x0 i nowe x1 równa się stare x0 razy kosinus hiperboliczny lambda plus stare x1 razy sinus hiperboliczny lambda, a nowe x1 to się równa stare x0 razy sinus hiperboliczny lambda minus, właśnie plus cały czas, raz minus, raz plus, to jest w obrotach, prawda? No tu jest x1 razy kosinus hiperboliczny lambda. A co jest z x2 i x3? One się nie zmieniają, prawda? One się nie zmieniają. Czyli stare nowe x2 jest równe stare x2 i nowe x3 równa się stare x3. Dobrze. No i dokonujemy takiej transformacji. No to proszę Państwa. Aha, i teraz my wiemy, bośmy to już zrobili, Państwo może nie pamiętacie, także ja to przypomnę, czym jest to lambda, jak ono się wiąże z parametrami ruchu. No to po prostu minus tangens hiperboliczny tego lambda to jest po prostu prędkość tego ruchu tego obserwatora. Ja to jeszcze przypomnę. No. B1, B2, DX3, DX1. No tak, no jest cyklicznie. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Wszystko jest cyklicznie. A jest minus. 1, 2, 3 plus B2 to jest 3, 1 i 3. Tak. Jakbym tu napisał 1, a tu 3, to bym musiał napisać minus. Nie, cyklicznie jest tak. Takie jest utożsamienie. Tak. Ja to jeszcze przypomnę Państwu, ale tylko tak teraz mówię, że znać, no bo powiedziałem w kierunku x1, a jeszcze nie powiedziałem z jaką prędkością. I znać tę prędkość to samo, co znać tę lambdę albo na odwrót. No to teraz zobaczmy, jak teraz w tych nowych współrzędnych. Przepraszam bardzo Państwa. Nie, to my zróbmy na odwrót. Bardzo przepraszam. To znaczy, oczywiście, bo najprościej to jest tak, żeby to podstawić, ale żeby to podstawić, no to lepiej jest właśnie mieć przygotowane wartość starych przez nowe. No bo wstawimy do tego i od razu będziemy mieli.
prawda? No dobra, że bajta. Przepraszam bardzo, robimy tak. Nie wyrażamy nowe przez stare, tylko stare przez nowe. A czym jest lambda, to na samym końcu sobie obliczymy i wstawimy. No a to jest dobrze. Tak? No i teraz, proszę Państwa, stare przez nowe. No to wypisujemy. Pamiętamy, że x0 to jest tau, prawda? x0 to jest tau, pierwsza współrzędna. A to jest ten nowy czas, prawda? No i wstawiamy to po prostu do tego. No czyli widzimy, że niektóre rzeczy się nie zmienią. Aha, to się nie zmieni, na edytał się zmieni. No to wstawiamy. No to proszę Państwa, na przykład tutaj mamy tak, detał dx1. No to piszemy, czyli f równa się minus, aha, no oczywiście jak mamy takie, taką relację, to może to różniczki tak samo wyglądają, prawda? Jak, no bo to lambda to jest stała, także to są stałe, także różniczka na przykład d tau to jest równa, to jest różniczka tego, to jest to nowe d tau tylda razy kosinus hiperboliczny lambda plus dx1 razy sinus hiperboliczny lambda. No i wstawiamy to tam, tak? Dobrze. No to proszę Państwa, tak. Współczynnik jest E1, czyli minus E1. To jest tylko liczba. Ja to tak zapisałem, bo dzisiaj jakoś tak mi się pisało, ale to jest liczba, która wychodzi tutaj na zewnątrz. Minus E1, a tutaj jest tak. D tau to jest d nowe tau razy kosinus hiperboliczny lambda plus dx1 razy sinus hiperboliczny lambda. No i trzeba napisać dx1. A dx1, no to tutaj jest, prawda? dx1 to trzeba napisać d, to będzie d tau razy sinus hiperboliczny, d tau razy sinus hiperboliczny lambda plus dx, co ja mówię, d tau razy sinus plus dx tylda 1 razy kosinus hiperboliczny lambda. Dobrze napisałem, tak? Dobrze. Słucham? A, przepraszam, oczywiście. Tak, bo już jedno to tał, to mi się wydawało, że to już jest falka. Dobrze. Minus. No znów tutaj jest detał, więc ja te rzeczy może zbiorczo zapiszę, więc napiszę tak detał, a detał to jest to d tau tylda razy kosinus hiperboliczny lambda plus dx1 razy sinus hiperboliczny lambda. To już napisałem tutaj detał, a tutaj będzie E2 dx2 plus E3 dx3. Dobrze. No to już wypisałem jedno i drugie. Teraz. Plus
B1, a X2, X3 się nie zmieniają, prawda? X2, X3 się nie zmieniają, więc będziemy mieli DX nowe 2, DX3 nowe, bo zamiast stare można napisać nowe, no a tutaj się no, troszkę zmieni, tak? Więc tak, dx3, dx1 plus b2, przepraszam bardzo, tutaj zupełnie bez sensu postawiłem ten wedge, bo tutaj nie ma czegoś takiego, zwracam uwagę na to, bo to są współczynniki, b2 razy dx3, no a tutaj, bo dx3 stare czy nowe to jest wszystko jedno, no a na miejsce dx1, no niestety trzeba napisać. Oto tu mamy dx1, czyli to jest d tau nowe sinus hiperboliczny lambda plus d nowe x1 cosinus hiperboliczny lambda. No i jeszcze ostatni człon plus b3. To nie jest, proszę Państwa, bardzo skomplikowane, zaraz zobaczycie, także się nie bójcie. No tu muszę ten dx1 nowy wpisać, znów to samo, czyli to jest d tau tylda sinus hiperboliczny lambda plus dx tylda 1 cosinus hiperboliczny lambda. No i na końcu mamy dx2, było stare, możemy przeprawić na nowe, bo jest to samo. No i teraz zbieramy to, proszę Państwa. Zbieramy. No i tak, po pierwsze popatrzmy na ten pierwszy człon. To tak. No trzeba każdy przez każdy mnożyć, ale jak pomnożę d tau przez d tau, to mi wyjdzie 0, tak? To nie warto. Czyli trzeba, będzie tak, d tau razy dx1 razy kosinus hiperboliczny kwadrat. Potem jak to mnożymy, dx1 przez dx1 to jest 0, czyli zostanie jeszcze plus sinus hiperboliczny kwadrat, ale dx1 razy d tau. Przy pierwszym było d tau razy dx1, przy drugim dx1 razy d tau. Ale dx1 razy d tau to jest minus d tau o dx1. Czyli w sumie to będzie, proszę Państwa, czyli wypisujemy, czyli będzie równa się minus e1 i będzie d tau tylda nowe razy dx nowe 1 z jakim współczynnikiem, proszę Państwa? Ze współczynnikiem kosinus hiperboliczny minus sinus hiperboliczny. Widzicie? Prawda? A co to jest kosinus hiperboliczny minus sinus hiperboliczny? To jest 1. To jest hiperboliczne prawo Pitagorasa, tak? Czyli już wyszło nam prosto. Jeszcze jeden, który się nie zmienił eksplicytnie, to jest to. No to go wypisujemy. Plus B1 DX2 DX3. I co to jest, proszę Państwa? Czyli widzimy, że te komponenty pola elektrycznego i magnetycznego, które są w kierunku tego ruchu, bo w kierunku osi E1, a właśnie ten obserwator poruszał się w kierunku osi E1, to te równoległe do kierunku ruchu się nie zmieniają, bo są takie same. To jest to i to jest to, prawda? Czyli widać, że te komponenty
w kierunku ruchu nie zmieniają się przy przejściu do układu poruszającego się. No ale te pozostałe się zmieniają, prawda? Pozostałe się zmieniają, no i musimy to napisać. Więc tak. Czyli tak, najpierw z tym czasem tutaj zrobimy, z tym czasem, czyli to jest tak, minus, tu napiszę kosinus hiperboliczny lambda, wyniosę ten kosinus hiperboliczny przed nawias, a tutaj będzie d tau nowe razy E2 dx2 plus E3 dx3. Czyli widać, proszę Państwa, że ta komponenta prostopadła do ruchu, bo to 2, E2 i E3 to są w kierunkach tych prostopadłych do ruchu tego obserwatora, tak? Tak, tak, oczywiście, oczywiście, przepraszam. To one się zmieniają. Są pomnożone przez... O, no tak, bo tutaj zapomniałem. To znaczy, mogę dostawić, mogę nie dostawić. Stare i nowe x2 i x3 to jest to samo. Ale dla porządku napiszmy, bo chcemy wypisać w języku tych nowych współrzędnych. Czyli widać, że ta komponenta prostopadła mnoży się przez kosinus hiperboliczny. Jak sobie przypominacie, ja wam to zaraz przypomnę, to ten kosinus hiperboliczny to było 1 przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat, a jak liczyliśmy v nie jako procent prędkości światła, to trzeba napisać v przez c do kwadratu. Czyli to, ale gdzie są jeszcze, proszę Państwa, gdzie są, czyli zbieramy wszystkie z czasem. Czyli to już zostało załatwione. To już zostało załatwione i teraz my się zajmujemy o tym, ale na razie tylko o tą częścią z czasem. A gdzie są jeszcze komponenty z czasem? No tutaj i tutaj. No to je musimy zebrać. No to je zbierzmy. Czyli tak. Czyli tak. Ale chcemy pisać w tej, tutaj będzie coś przy dx3, dx tau, tak? Ale chcę to zebrać w takiej postaci, żeby tau było na początku, żeby można było od razu identyfikować tym. No ale to żadna sztuka, bo jak tutaj jest dx3, dx tau, to wystarczy napisać minus dx tau, dx3, prawda? I jeszcze tutaj, a tutaj jest od razu tak. No więc to napiszemy tak. Czyli napiszemy tak. Może tak napiszę, minus i tutaj tak napiszę. D tau nowe, dx3 nowe. I tu współczynnik jest sinus hiperboliczny lambda, tak? A tu też będzie sinus, to ja ten sinus hiperboliczny zostawię sobie na deser i teraz to napiszę, a tutaj będzie z plusem, no czyli tu muszę napisać, aha, tak, jaki tam współczynnik był? B2 razy B2, a tutaj będzie minus... Albo może napiszę tak, plus d tau nowe razy dx2, przepraszam, że zasłaniam, to tutaj jest. No i to jest ze znaczkiem plus i jeszcze
ze współczynnikiem B3, to ja tak śmiesznie napiszę, proszę Państwa, minus B3 i poza wszystkim jest sinus hiperboliczny lambda. Dobrze. No to już zebraliśmy sporo i jeszcze nam zostały dwa człony, prawda? Zostały nam ten i ten. I to już są cztery człony. Przepraszam, bardzo Państwa przepraszam. No więc tak, piszemy tak. Najpierw przy dx1, dx2. dx1, dx2. No, co mamy przy dx1, dx2? No, o to mamy, prawda? Przy dx1, dx2. I jeszcze to. Dwa człony, prawda? No więc tak będzie. B3 razy kosinus hiperboliczny. B3 razy kosinus hiperboliczny lambda. A tutaj będzie. Minus E2 razy sinus hiperboliczny lambda. Bo to, prawda? Tak. Minus E2 razy sinus hiperboliczny lambda. No w ten sposób jesteśmy. Tak, i teraz jeszcze mamy dwa człony z dx1, dx3, ale wolę to pisać w takiej konwencji cyklicznej. No to mamy, o tutaj, o, dx3, dx1, czyli tak to zrobimy, o tak. No i tutaj. No więc ten, czyli teraz piszemy człony przy dx, trzy dx1, dx nowe 3, dx1. No i te człony są dwa, jak powiedzieliśmy. To jest tak, B2 razy kosinus hiperboliczny. B2 razy kosinus hiperboliczny lambda. To ten człon. I jeszcze jest ten człon, prawda? Czyli to jest minus. E3. Razy sinus hiperboliczny. Zaraz. Pomyliłem się, czy się nie pomyliłem? 3, 1. Chyba się pomyliłem. Zaraz, 3, 1. Plus. Plus, a to wobec tego tutaj pewnie też się pomyliłem, tak? A nie, tam nie. Tak, dobrze. Dobrze jest, prawda? Dobrze. No dobrze, proszę Państwa, no to teraz nic innego, jak to musimy zinterpretować jako pole elektryczne i pole magnetyczne. No to proszę Państwa, cóż, po pierwsze, gdzie jest pole elektryczne? Pole elektryczne jest tak, tutaj i tutaj. Prawda?
No to widzimy, że tak, że komponenta równoległa pola się nie zmienia. To już to, co napisaliśmy. Czyli piszemy to tak. E równoległe do ruchu, nowe, to jest to samo, co E równoległe do ruchu, stare. Prawda? Nie zmienia się. To już to załatwiliśmy. No to napiszmy też to. To samo jest dla pola magnetycznego. Prawda? Dlatego, że B1 to jest pierwsza składowa, to jest współczynnik przy x2x3 i to jest dokładnie to samo, co było tutaj. Czyli B składowa równoległa do ruchu jest, wynosi tyle samo, co składowa, co ja mówię o jej, przepraszam, co stara składowa równoległa. Dobrze. No a teraz składowe prostopadłe. No proszę Państwa, na przykład weźmy sobie E, to jest E prostopadłe. To jest druga składowa prostopadła i trzecia składowa prostopadła. To widać, że one tylko się pomnożyły. Prawda? Czyli napiszemy tak. Nowe E, nowe prostopadłe do kierunku tego obserwatora, to jest to samo, co stare, ale pomnożone przez kosinus hiperboliczny lambda. To wyrazimy przez tę prędkość, ale na razie póki co zapiszemy to w ten sposób. Prawda? Prościutko. No i teraz na deser zostało nam to już och, przepraszam bardzo. Bardzo Państwa przepraszam, bo oczywiście no, nie w ten sposób zapisałem to, ale jeszcze nie uwzględniłem tego, proszę Państwa, prawda? Jeszcze nie uwzględniłem tego, dlatego że to też są komponenty pola elektrycznego. Czyli na przykład trzecia komponenta pola elektrycznego to jest trzecia komponenta pola elektrycznego. Prawda? No to proszę Państwa, chciałoby się napisać, czyli trzecia komponenta pola elektrycznego to jest no, tutaj jest sinus hiperboliczny. Ojej. Tak. No już mam mało czasu. Gdyby, proszę zauważyć, że tak, V to się ta oś prędkości to jest pierwsza oś, prawda? To B3, B2 pojawi się jako trzecia oś, to co to jest? To jest iloczyn wektorowy tej osi przez to B, prawda? Dlatego, że jak my iloczyn wektorowy pierwszej osi przez B2 daje właśnie coś w kierunku E3, prawda? Czyli tutaj jeszcze, a tutaj to samo jest, bo proszę Państwa, z kolei iloczyn wektorowy pierwszej osi przez coś z trzeciej osi, to da właśnie to da komponentę w kierunku drugiej osi, ale ze znaczkiem minus. Czyli o to wszystko, co tutaj jest, to jest nic innego jak plus B, nie, kierunek tego ruchu,
to jest komponenta, no, razy wektorowo przez b, no i razy sinus hiperboliczny lambda. I w ten sposób żeśmy, prawda, dlatego że jak bierzemy wektor o komponencie 1, 2, 3 i jak go przemnożymy z przodu przez wersor pierwszej osi, może tak napiszę, E1. No wiemy, że to jest wersor pierwszej osi. No to on wyprodukuje właśnie na drugiej osi minus B3, a na pierwszej, a na trzeciej osi B2. No i to się zgadza, prawda? No i teraz jeszcze dokończmy to, jak wygląda nowe B prostopadłe. Nowe B prostopadłe, gdzie jest? Tak. No, po pierwsze, no właśnie, po pierwsze tutaj, no więc współczynnik przy dx1, dx2 powinien być b3, jest pomnożone, współczynnik przy x3, x1 powinien być b2, też pomnożone. No to tutaj pojawi się również to samo, że to jest b prostopadłe razy kosinus hiperboliczny lambda. Dobrze. To się pojawi, ale jeszcze to trzeba uwzględnić, prawda? No to na przykład współczynnik przy x1, x2, czyli tak, tutaj będzie też sinus hiperboliczny lambda, który wyniesiemy przed nawias, bo teraz jeszcze mamy tylko te dwa człony. No i teraz jest tak. To jest trzy jeden, to jest współczynnik przy który się do B2 zalicza, prawda? Bo to jest współczynnik przy 3, 1, to B2. Czyli to się zalicza po pomnożeniu przez sinus hiperboliczny do B2. Otóż ja twierdzę, że to jest iloczyn właśnie wektorowy pierwszej osi razy E, tak? Dlaczego? No, mogłem tu pisać prostopadłe, ale to nieważne, bo równoległe przy iloczynie wektorowym się daje zero, prawda? Teraz jeszcze sprawdźmy, czy to tak jest, bo jeśli by ten wektor miał tylko drugą oś, to daje przy trzeciej, tak, czyli to jest trzecia. Jakbym miał tylko drugą, to 1 razy 2 to daje 3. A, to znaczy, że tutaj jest znak minus. Przepraszam bardzo, tak? Dlatego, że iloczyn pierwszej osi przez drugą daje trzecią, a to jest właśnie współczynnik przy, nie? A pierwsza razy trzecia to daje minus drugą, a to jest współczynnik przy drugiej, tak, czyli musi być minus. Dobrze. No to już prawie wykonaliśmy naszą robotę, no tylko teraz jeszcze trzeba wyrazić to i to już dzisiaj nie będę Państwa zatrzymywał, czyli pamiętamy, że
kosinus hiperboliczny lambda to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus, no i tam można napisać v kwadrat, a jakby ktoś chciał liczyć prędkość jednak w kilometrach na, czy tam w metrach na sekundę, to by musiał podzielić to v przez c i wtedy by było do kwadratu, prawda? Tam. No a sinus hiperboliczny to tutaj będzie jeszcze v, ale my to dokończymy. Ja już po prostu teraz przerwę. Zapamiętamy sobie te wzory i przeliczymy je. Czyli innymi słowy, widać, że pole elektryczne z magnetycznym się miesza. W części równoległej do ruchu obserwatora nie miesza się, jak było, tak jest, a w części prostopadłej miesza się, prawda? Miesza się. I to wyjaśnia nam ten paradoks, o którym Państwu mówiłem. Pytanie, czy wokół przewodnika z prądem powinno być pole magnetyczne, czy nie powinno. Z punktu widzenia poruszającego się tam wraz z ładunkami nie powinno, a to nie ma żadnego paradoksu. Dziękuję bardzo.